Hello, my name is Piotr Buras. I would like to warmly Dzień dobry, nazywam się Piotr Buras. Bardzo serdecznie witam w naszej dzisiejszej debacie organizowanej przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych, Biuro Warszawskie i Fundację Stefana Batorego, również Biuro Warszawskie. Naszym tematem dzisiaj jest kwestia, która no niestety jest bardzo na czasie. Kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej i to, jak Unia może chronić swoje granice i prawa człowieka. Mogą Państwo słuchać nas zarówno po polsku, jak i po angielsku na Facebooku Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych po angielsku i na Facebooku Fundacji Stefana Batorego po polsku, również OKO.press, Euractiv, polityka.pl transmitują nasze wydarzenie. Bardzo serdecznie dziękuję za to naszym partnerom. Kiedy planowaliśmy dzisiejszą debatę w zeszłym tygodniu, sytuacja na granicy między Polską a Białorusią, ale również na granicy z Litwą była bardzo trudna, bardzo poważna. Niestety, jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, obecnie sytuacja jest jeszcze gorsza. W ostatnich dniach jeszcze bardziej się pogorszyła. Mamy setki, jeśli nie tysiące migrantów zmierzających w kierunku granicy z Polską po stronie białoruskiej. Więc w tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy, ten kryzys eskaluje i prawdopodobnie dzisiaj jeszcze będziemy o tym wiele słyszeć w mediach. Natomiast my chcielibyśmy tutaj pomówić na temat tła tego problemu, możliwych rozwiązań, konsekwencji. Chcielibyśmy pomówić na ten temat z naszymi wyśmienitymi gośćmi. Teraz krótko ich przedstawię. Zacznę od Rasy Juknevičienė, która jest byłą minister obrony Litwy, obecnie posłanką do Parlamentu Europejskiego w EPL-u. Mamy również w naszym gronie Włodzimierza Cimoszewicza, byłego premiera, ministra spraw zagranicznych, również posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia Sojuszu Progresywnego Socjalistów i Demokratów. I wreszcie mamy ze sobą Geralda Knausa, który jest jednym z założycieli i prezesem European Stability Initiative. Jest ekspertem do spraw migracji, jednym z inicjatorów Europejskiego Traktatu na rzecz migracji. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, że Włodzimierz Cimoszewicz jest nie tylko wyśmienitym politykiem, ale również kimś, kto żyje, mieszka blisko granicy, o której dzisiaj mówimy, więc myślę, że perspektywa Włodzimierza Cimoszewicza jest taka tutaj szczególna w tej naszej dzisiejszej debacie. Jeszcze kilka słów na temat kryzysu. Oczywiście już bardzo wiele na ten temat powiedziano zarówno w Polsce, jak i na Litwie i ogólnie w mediach europejskich, ale wydaje mi się, że musimy tutaj zrozumieć, że jest to dosyć szczególny kryzys migracyjny, który ma przynajmniej cztery ważne wymiary. Zacznę od kwestii polityki bezpieczeństwa i zaczynam właśnie od tej perspektywy, dlatego że to jest właśnie źródło tego problemu. Mamy do czynienia z napływem migrantów zainicjowanym, sterowanym przez Łukaszenkę. To wszystko zaczęło się pod koniec maja, może nieco wcześniej. Na Litwie również i od tej pory nieprzerwanie trwa, eskalacja cały czas postępuje i ostatnie kilka tygodni było naprawdę trudnych na tej granicy między Polską a Białorusią i wydaje mi się, że w obecnej chwili mamy około 4000 migrantów na terenie Litwy, mamy 700 z przypadków próby przekroczenia granicy między Polską a Białorusią, tych prób, które są udaremniane.
2020 this year is by 1000 około 1800 o 1800% wzrosła liczba takich udaremnionych przekroczeń granicy, co daje naprawdę dobry pogląd tego, jak ten kryzys eskalował w ostatnich miesiącach. Tak jak już wspomniałem, jest to kryzys sprowokowany przez reżim Łukaszenki i według stanowiska Morawieckiego i Karikalas i innych czołowych polityków, czyli z Polski, z Litwy, z Estonii, jasne jest, że obecny kryzys był planowany i w sposób systemowy zaplanowany przez Łukaszenkę. Celem jest destabilizacja sytuacji i przeprowadzenie hybrydowego ataku wobec Polski, wobec Litwy, wobec Estonii, wobec całej Unii Europejskiej. Natomiast musimy również wspomnieć, że ten kryzys ma również bardzo ważny wymiar prawny. Mamy tutaj do czynienia z pushbackami na granicy wschodniej Unii Europejskiej, które są krytykowane przez społeczeństwo międzynarodowe, przez trybunały, przez sądy. Mamy sytuację wyjątkową, stan wyjątkowy wprowadzony na terenie przygranicznym już od 2 miesięcy, od początku września. Brak dostępu dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dla NGO-sów. Te organizacje nie mogą wejść, wkroczyć na ten teren objęty strefą wyjątkową i to sprawia, że kryzys pociąga za sobą bardzo ważny wymiar polityczny. I co również ważne, a może nawet jeszcze ważniejsze, mamy do czynienia z ogromnym kryzysem humanitarnym, bo za wszystkimi tymi liczbami, za wszystkimi tymi statystykami i sporami prawnymi stoją po prostu ludzie, jednostki, które doświadczają pushbacków, są wypychane z powrotem za granicę między Polską a Białorusią, które głodują, które cierpią, niektórzy umierają, przynajmniej 10 osób, to są już potwierdzone przypadki śmierci. To są śmiertelne ofiary tego kryzysu na granicy między Polską a Białorusią. I jest to z pewnością ogromny problem humanitarny dla całej Unii Europejskiej. I wreszcie przechodzę do czwartego wymiaru tego kryzysu, który wydaje mi się jest głównym tematem dzisiejszej debaty. To jest perspektywa polityczna, wymiar polityczny tego problemu. I następująca kwestia. Co Unia Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą uczynić, żeby ten kryzys rozwiązać? Jakie są odpowiednie odpowiedzi, jakie są odpowiednie narzędzia, które będą w stanie zapobiec kryzysowi humanitarnemu, eskalacji tego kryzysu i jednocześnie, które pomogą objąć kontrolę, przejąć kontrolę nad sytuacją nad granicy i sprawić, że ten bardzo zły plan Łukaszenki po prostu się nie powiedzie. Tyle słowem wprowadzenia. Przejdźmy teraz do pierwszej rundy pytań, czy też krótkich stwierdzeń, prezentacji ze strony naszych panelistów i panelistki. Zacznę od Rasy i pytania o Litwę. W jaki sposób Litwa poradziła sobie i radzi sobie z kryzysem migracyjnym, który, jak już wspomniałem, zaczął się na granicy między Białorusią a właśnie Litwą. Czy mogłabyś przedstawić taką krótką ocenę tego, w jaki sposób kryzys ewoluował, jakie są główne narzędzia wykorzystywane przez państwo litewskie, by sobie z tym kryzysem poradzić i jaka jest twoja ocena tych działań ze strony państwa litewskiego, jaka jest twoja ocena dzisiejszej sytuacji, bo jak już tutaj pewnie państwo też słyszeli, w ciągu ostatnich dni doszło do pogorszenia sytuacji także na granicy między Białorusią a Litwą, nie tylko na granicy między Białorusią a Polską. Oddaję ci głos. Bardzo serdecznie witam. W obecnej chwili kiedy rozpoczęła się ta konferencja dzisiejsza, widzieliśmy, że sytuacja się pogarsza
I podczas gdy my tutaj debatujemy, to musimy jednocześnie śledzić, jak sytuacja się rozwija, bo z minuty na minutę może ona przybrać bardzo skomplikowany obrót. Nie wiem, ile dokładnie z tych migrantów, setki, tysiące, oni zmierzają w kierunku granicy. Jest ich jeszcze więcej niż do tej pory. I nie tylko Polska mierzy się z tym kryzysem, ale również Litwa. I to się rozgrywa wszystko również na naszej granicy z Białorusią. Podzielamy obawy Polaków i Polek, ale przede wszystkim chciałabym na początku powiedzieć, że gdy zastanawiałam się nad dzisiejszą debatą, chciałam zwrócić uwagę na tytuł tej konferencji, nie tylko tej. Przez kilka miesięcy mówimy o kryzysie migracyjnym. Dodajemy do tego na granicy wschodniej. Natomiast wydaje mi się, że każdy zdaje sobie sprawę, że mamy tutaj również do czynienia z atakiem dezinformacyjnym wymierzonym przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko nam. I ten atak jest sterowany z Mińska. Więc zastanawiam się, czy powinniśmy mówić tutaj o kryzysie migracyjnym. To jest przemyt migrantów, atak hybrydowy. Powinniśmy myśleć tutaj o innych tytułach, które bardziej dokładnie oddadzą to, co dzieje się na granicy. Jako doktor, jako lekarka muszę tutaj podkreślić, że najważniejsza jest diagnoza, jaką należy postawić na początku, bo tylko jeśli uda nam się postawić właściwą diagnozę na początku, to będziemy w stanie zastosować odpowiednie leczenie. Więc przemyt migrantów. Zaczęło się wszystko od oficjalnego stanowiska w maju, kiedy Łukaszenko oficjalnie ogłosił, że on wpuści na granicę między Polską a Białorusią i Litwą a Białorusią migrantów, narkotyki, inne tego typu rzeczy, nie tylko narkotyki, że taki jest jego plan. Rozpoczął te działania w czerwcu, później wszystko działo się dalej w lipcu. Opowiadałeś już, Piotrze, o sytuacji, natomiast ja chciałabym podkreślić, że nasze informacje są bardzo, bardzo jasne. Nasze, jak i informacje Polski. Ten atak został zainicjowany przez reżim Łukaszenki. To nie ulega wątpliwości. Był jasny komunikat na ten temat. To są struktury, takie jak firmy turystyczne. One wyszukiwały ludzi w Iraku, głównie w Iraku, ale nie tylko, również w innych krajach. Wyszukiwały ludzi, organizowały loty, by przewozić ludzi jako turystów. Ludzi, którzy wydawali na to pieniądze, byli przewożeni na Białoruś, później byli eskortowani przez instytucje białoruskie, granice z Litwą do granicy z Polską. Oczywiście na samym początku te informacje były szokujące. Tysiące migrantów w ciągu 2 tygodni. Oczywiście, że Litwa nie była gotowa. Zajęło kilka tygodni, zanim my w ogóle zaczęliśmy zmieniać naszą taktykę i nie mieliśmy tak naprawdę innego wyboru. Musieliśmy posługiwać się tymi pushbackami, o których się szeroko mówi, ale może lepiej powiedzieć tutaj nie pushback, tylko taka sytuacja, w której my nie pozwalamy, by te tysiące ludzi przekraczały naszą granicę. Oczywiście to się działo nie tylko na Litwie, ale i w innych krajach. Tutaj wielu pośredników zostało aktywowanych. Mieliśmy kilka organizacji również w naszym kraju, organizacji, które współpracowały chociażby z Kremlem. To są organizacje prokremlowskie, proputinowskie. One prowadziły kampanie dezinformacyjne. Ich celem była zmiana polityki zagranicznej Litwy,
z polityki opartej na wartościach w kierunku polityki bardziej pragmatycznej, może prowadzić dialog z Łukaszenką i tak dalej. I wydaje się, wyglądało to wszystko, jakby to wszystko była jedna, zarówno ze strony Łukaszenki, jak i ze strony tych różnych organizacji pro-kremlowskich na Litwie. Oczywiście ludzie się bali, ludzie, którzy mieszkają na terenach przygranicznych, bali się ze względu na to, że powstaną jakieś ośrodki, bo przecież gdzieś ci ludzie muszą trafić. Obecnie udało nam się, naszemu rządowi udało się poradzić z sytuacją i wszyscy, którzy chcieli się do nas przedostać, są w kraju, dostali ciepłe schronienie, ciepłą strawę, przynajmniej na tym poziomie bardzo podstawowym ich potrzeby zostały zrealizowane, rozpoczęły się procedury azylowe. Niektórzy już wyjechali z naszego kraju, ale nie wszyscy. Są ci, którzy chcieliby wrócić do kraju swojego i otrzymują środki ze strony rządu, by umożliwić im tę podróż powrotną. Oczywiście nie wszyscy chcą wrócić, oni czekają i będą musieli jeszcze poczekać. Parlament jest w trakcie zmiany prawa i celem nie jest Litwa dla tych ludzi, celem nie jest Polska, dla nich celem są Niemcy, może Belgia, ale głównie Niemcy. I dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że na granicy między Polską a Niemcami jest również wielu, wielu migrantów i im udało się przekroczyć granicę. Jaki jest zatem, jakie są zatem tutaj te najważniejsze kwestie? Po pierwsze, zrozumienie sytuacji. To jest sytuacja sztuczna, kryzys sztuczny. To nie jest kryzys migracyjny, taki jak te kryzysy, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości, bo gdy mówimy o kryzysie migracyjnym, to ludzie sobie wyobrażają, no tak, gdzieś we Włoszech, w Grecji, w innych uchodźców, setki tysięcy migrantów, którzy muszą zostać, którymi musimy się zaopiekować. Nie, tutaj sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dyktaturą autorytarną, która w sposób sztuczny ten kryzys utworzyła, która traktuje ludzi w sposób przedmiotowy, traktuje ludzi jako broń w kryzysie. Ci ludzie są wyszukiwani w krajach trzecich. To nie jest naturalne dla tych ludzi, przez Litwę czy przez Polskę. Więc naszym celem jest zapobieżenie tej sytuacji, rozwiązanie tej sytuacji, ale musimy pamiętać, że Unia Europejska ma bardzo wiele luk prawnych, jeśli chodzi o tę sytuację. Luk prawnych w procedurze azylowej, w pakcie z Schengen i innych aktach prawnych na szczeblu unijnym. Tam jest bardzo wiele luk prawnych w wszystkich tych dokumentach poświęconych migracji i Unia Europejska absolutnie nie jest gotowa, by ten kryzys przezwyciężyć i by zapobiec tego rodzaju atakom. Oczywiście, przepraszam, jeśli mogę tutaj przerwać ci na chwilę, bo my oczywiście przejdziemy jeszcze do instrumentów unijnych za chwilę, na późniejszym etapie dyskusji, ale zanim przejdziemy do perspektywy polskiej, chciałbym zadać tutaj jedno pytanie, bo w przeciwieństwie do Polski, Litwa zaprosiła Frontex do współpracy, do pomocy, do ustabilizowania tej sytuacji. Czy mogłabyś, proszę, powiedzieć kilka słów na ten temat? Jakie były powody tego zaproszenia Frontexu? Jaka jest rola Frontexu na Litwie i na granicy między Litwą a Białorusią? Jak oceniacie przydatność Frontexu? Jak rząd to ocenia? Po pierwsze, od samego początku byliśmy bardzo otwarci, stawialiśmy na przejrzystość wobec instytucji Unii Europejskiej, wszystkich instytucji Unii Europejskiej, ponieważ rozmawialiśmy, że to nie był atak na Litwę jako taką, tylko to był atak na Unię Europejską, więc naszym zadaniem było szukanie możliwości współpracy z wszelkimi instytucjami unijnymi, tak, żeby wspólnie rozwiązać ten wspólny problem. Bez tego nie byłoby to w ogóle możliwe, żeby osiągnąć dobre rezultaty. Także mieliśmy Ursulę von der Leyen, Michela Johanssona,
Mieliśmy też przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i wielu innych urzędników. Mieliśmy też szefa Frontexu. Wiele osób przyjechało i to było dla nas ważne, żeby wypracować wspólne rozumienie tego, co się dzieje. To jest atak hybrydowy, to nie jest kryzys migracyjny, taki zwykły. To miało duże znaczenie i wsparcie praktyczne, ponieważ myśmy nie mieli tłumaczy wystarczająco wielu, żeby się dogadać z tymi imigrantami. Potrzebowaliśmy też wsparcia, żeby przeprowadzić rozmowę z Irakiem, tak żeby wstrzymano loty z Iraku do Mińska. Także potrzebowaliśmy tego wsparcia dyplomatycznego. Miało ono dla nas ogromne znaczenie i dotychczas przestrzegaliśmy tych zasad przejrzystości. Mieliśmy dobre kontakty z instytucjami europejskimi. Mimo że nie mamy w Radzie takiego wspólnego zrozumienia, takiej pełnej jedności, dostajemy listy, pisma z różnych państw, w których mowa jest o zabezpieczeniu granic, o wybudowaniu tam ogrodzenia. Także jest wiele spraw, Frontex dostaje te wszystkie informacje i to jest ważne, żeby zachować tutaj pełną przejrzystość. Jeszcze jedno zdanie chciałabym dodać. Niestety, no, to jest konferencja tłumaczona na polski. To jest moje zdanie, ale wiele osób podziela to zdanie na Litwie, że te napięcia między Unią Europejską a Polską nie są pomocne. I może dlatego właśnie Łukaszenka teraz uderza przede wszystkim w polską granicę, ponieważ Łukaszenka spodziewa się, że instytucje Unii Europejskiej nie będą reagować w taki sam sposób, jak miałoby to miejsce na przykład na granicy z Litwą, tak jakbyśmy się tego spodziewali ze względu na te wewnętrzne napięcia między Polską a Unią Europejską, ze względu na ten wewnętrzny kryzys. Także uważamy, że to nie jest pomocne to, że Warszawa no w zasadzie we wszystkich kwestiach nie zgadza się z Brukselą. To samo ma miejsce w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza w kontekście wyborów w przyszłym roku. No, Polska jest atakowana ze wszystkich stron, także powiem bardzo otwarcie, że to nam nie pomaga. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, to dzieje się tu i teraz. Mamy już jasność, że potrzebne są wszelkie wysiłki polityczne na rzecz tego, żeby się zjednoczyć wewnętrznie w Unii Europejskiej. I cieszę się, że Donald Tusk już zapowiedział możliwość uruchomienia artykułu 5 traktatu natowskiego. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Teraz przechodzę do pana Cimoszewicza. Poprosiłbym pana, żeby odniósł się do tego, co powiedziała pani Juknewicz-Jene w kontekście tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. I wydaje mi się, że musimy też odpowiedzieć sobie na to pytanie, na ile ten kryzys ma inny charakter. Nieważne, czy to jest kryzys migracyjny, czy kryzys bezpieczeństwa, czy to jest jakaś nietypowa forma migracji. Na ile ten obecny kryzys różni się od tych, które były wcześniej i wymaga podjęcia innych działań, innych rozwiązań, innych narzędzi. Jeżeli chodzi o wymiar wojskowy, to wydaje się, że mamy taką sytuację, w której prawo Unii Europejskiej nie jest przestrzegane, nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale również na innych zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o migrację właśnie i na ile możemy sobie teraz z tym poradzić i jak tutaj pogodzić wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, a z wyzwaniami w zakresie zapewnienia odpowiedniej pomocy dla migrantów w wymiarze humanitarnym. Dziękuję za to pytanie. Po pierwsze, widzimy tę sytuację
różnie w zależności od naszej perspektywy. Jeżeli chodzi o migrantów, to jest to normalna dla nich sytuacja, to znaczy ludzie mieszkają w biednych krajach, gdzie trwają krwawe wojny domowe i oni po prostu szukają lepszego życia. Czasami nawet chodzi o ratowanie własnego życia. Dlatego dla nich to jest sytuacja bardzo podobna do tej, kiedy mieliśmy uchodźców z Syrii, którzy przez Morze Śródziemne próbowali się dostać do Europy. Z kolei jest to sytuacja specyficzna, nietypowa dla nas, ponieważ została ona sztucznie stworzona przez naszego sąsiada, przez Białoruś i białoruskie władze. To zostało zaplanowane przez Mińsk i mamy dowody na to, że Łukaszenka podjął świadomą decyzję, żeby już kilka miesięcy temu zawiesić porozumienie o readmisji zawarte wcześniej z Polską. No i potem nastąpiły tego konsekwencje. I wymaga to teraz też szczególnej reakcji, ponieważ jest to szczególny kryzys i za chwilę o tym powiem kilka słów. I z pewną wrażliwością podchodziłbym do sformułowań, którymi się posługujemy, opisując aktualną sytuację. Rosja, konflikt hybrydowy, wojna hybrydowa, to są wyrażenia, którymi lubimy się posługiwać tutaj. 20 lat temu, kiedy była druga wojna czeczeńska, kiedy ja tutaj byłem w rządzie w Polsce, do Polski trafiło 70 tysięcy uchodźców z Czeczenii i nic strasznego się nie stało. I oni też do Polski przybyli bez wizy oczywiście. Uciekli z Czeczenii, gdzie Rosja prowadziła walki zbrojne i Irakijczycy czy Kurdowie z północnego Iraku przybywają tutaj do Europy również dlatego, że są atakowani przez kraje sąsiednie, Turcję. I wówczas 20 lat temu 70 tysięcy Czeczeńców trafiło do Polski, potem do innych krajów Unii Europejskiej i w ogóle nie mówiliśmy, że to był jakiś kryzys. Wszystko działało tak, jak powinno było działać. Już wtedy mieliśmy ośrodki dla uchodźców, dla obcokrajowców. Tam te osoby zostały przyjęte, udzielono im pomocy, sprawdzono indywidualnie poszczególne przypadki i większość Polaków, 95%, prawdopodobnie w ogóle o tym nie wiedziało. Wówczas się o tym nie mówiło. Oni wtedy o tym nie wiedzieli i do dzisiaj nie wiedzą, że wtedy taka fala do nas przybyła. Także nie przesadzałbym, nie wyolbrzymiałbym skali tego, co się teraz dzieje i związanego z tym niebezpieczeństwa. Nawet dzisiaj nie wiemy do końca, z czym mamy do czynienia. Mój asesor właśnie mnie poinformował, że Polska Straż Graniczna, polskie wojsko i polska policja posłużyły się gazem w kontakcie z ludźmi po drugiej stronie granicy. Może jeszcze jakieś bardziej brutalne się pojawią czynności, ale nawet dzisiaj widzimy setki. To nie są miliony, to są setki po drugiej stronie granicy. Także może nie przesadzajmy, jeżeli chodzi o dobieranie terminów, którymi się posługujemy. Nie chcę nikogo obwiniać, ale w Polsce celowo się wykorzystuje tę sytuację na granicy, żeby stworzyć takie wrażenie zagrożenia wśród Polaków. Nasz rząd bardzo potrzebuje takiej możliwości, żeby podać się za rząd, który broni narodu, który broni Polski, który broni ludzi, może broni nawet Europy przed niebezpieczną falą uchodźców. Rząd potrzebuje takiej retoryki, ale pamiętajmy o właściwych proporcjach. To nie jest aż taka skala tego problemu, który mamy na granicy. Uważam, że rozumiemy oczywiście, że Łukaszenka i władze białoruskie ponoszą odpowiedzialność za tę sytuację i rozumiejąc to, powinniśmy to ich ukarać. Powinniśmy powstrzymać ich przed kontynuowaniem takich działań. To nie migranci są naszymi wrogami, naszym rzeczywistym, prawdziwym,
prawdziwym problemem, przynajmniej na razie, biorąc pod uwagę ich liczebność. Naszym wrogiem jest prezydent Łukaszenka. I kiedy próbujemy jakoś wyjaśnić jego motywy, jakoś je interpretować, to zwykle mówimy, że w ten sposób reaguje na sankcje wprowadzone przez Unię Europejską w stosunku do Białorusi po wyborach prezydenckich. Tak, to ma oczywiście jakiś sens. Natomiast ja dodałbym przynajmniej jeszcze dwa aspekty, jeżeli chodzi o interpretowanie motywów Łukaszenki. Po pierwsze, to jest kwestia czysto komercyjna. Oni zarabiają na tym. I wreszcie jeszcze aspekt polityczny. W ten sposób Łukaszenka jest w stanie zmienić narrację na Białorusi, tę dominującą narrację. Nie mówi się o opozycji demokratycznej, o represjach wobec opozycji demokratycznej na Białorusi, tylko mówi się o migrantach. On też posługuje się takim agresywnym językiem i mówi o zagrożeniu ze strony Polski, mówi o konieczności obrony suwerenności Białorusi i tak dalej, i tak dalej. On też posługuje się bardzo takim mocnym językiem i mówi na przykład, jeżeli spróbują nam coś zrobić, to zareagujemy odpowiednio na to, odpowiemy z całą brutalnością i tak dalej, i tak dalej. I to jest paradoks, ponieważ sytuacja po polskiej stronie jest podobna. Rzeczywistość wygląda tak, że polski rząd PiS-u ma podobne interesy polityczne, co władze białoruskie i Łukaszenka. I wiesz, Piotrze, jak wygląda sytuacja u nas w kraju, w Polsce. Sytuacja stała się dużo trudniejsza dla rządu, dla PiS-u, ponieważ ta partia traci poparcie, jak wynika z badań, a ostatnio przeprowadzanych, i rząd potrzebuje czegoś, żeby poprawić tę swoją trudną sytuację. I najlepsze, co można zrobić, to stworzenie zagrożenia. Oni mają też największe doświadczenie w tym zakresie. To znaczy, trzeba stworzyć taki obraz zagrożenia. Zagrożenia dla Polski, zagrożenia dla Europy, tak żeby rząd mógł się przedstawiać jako właśnie obrońca. I ja mieszkam w Białowieży, to mała wieś w środku Puszczy Białowieskiej i mój dom jest położony nawet niecałe 3 km od granicy i już 2 miesiące to trwa i od 2 miesięcy no, mogę sam się przekonać, jakie to uczucie mieszkać w takim miejscu. Byłem w Brukseli na przykład i musiałem doświadczyć mijania się z tak wieloma pojazdami policyjnymi, wojskowymi. I to stwarza taką szczególną atmosferę w tym miejscu. Ludzie widzą te samochody, policję widzą, widzą samochody wojskowe, widzą umundurowanych i naprawdę mogą stwierdzi, że to musi być bardzo niebezpieczna sytuacja, jeżeli tutaj mamy takie siły umundurowane. I powiedziałbym, że musimy bardziej racjonalnie do tej sytuacji podejść i musimy też dostosować naszą odpowiedź, tak żeby była ona proporcjonalna. Jeżeli chodzi o skalę, jeżeli chodzi o region, którego dotyczy problem i czy powinniśmy reagować, jak powinniśmy reagować. Wydaje mi się, że Unia Europejska powinna zostać przekonana przez takie kraje jak Polska czy Litwa, że potrzebujemy zdecydowanych działań, potrzebujemy zdecydowanych sankcji, w tym ekonomicznych, które uderzą w eksport białoruski, tych towarów ważnych dla Białorusi, eksportowanych do Unii Europejskiej, bo to jest bardzo dziwne, że władze polskie tak dużo mówią o sytuacji przypominającej wojnę, natomiast nic się w tym zakresie nie dzieje. Nie można przekonać partnerów europejskich, że tak należałoby na tę sytuację odpowiedzieć. Uważam też, że jest to problem Frontexu. Już o Frontexie wspomniano, bo jest to bardzo też charakterystyczne właśnie, że rząd polski nie zaakceptował
pracowników Frontexu na granicy, mimo że Frontex ma swoją siedzibę w Warszawie i oficjalnie tłumaczą to w ten sposób, że są sami w stanie poradzić sobie sytuacją na granicy, ale w ostatnich 2 miesiącach 10 tysięcy migrantów przedostało się do Niemiec, wcześniej oczywiście pokonując granicę polsko-białoruską. No to oczywiście bardzo dużo nam mówi na temat tego, na ile skuteczne są te działania podejmowane przez polskie siły na granicy, na ile skuteczne są te kontrole, które tam są realizowane. Ten polski system nie jest w ogóle skuteczny, więc dlaczego nie dopuszczają służb Frontexu? Ponieważ w ten sposób utraciliby tę rolę obrońcy Polski. Poza tym oczywiście Frontex przestrzegałby prawa, w tym konwencji międzynarodowych, i sytuacja będzie wtedy zupełnie inna niż to, jak teraz jest to opisywane. I Rada Europejska jako organ polityczny powinna wywierać presję na Polskę, żeby Polska dopuściła służby Frontexu, ponieważ to nie jest problem tylko polski, to jest problem europejski, również problem niemiecki, ponieważ bardzo wielu tych migrantów trafia do Niemiec. Więcej jest ich już w Niemczech niż w Polsce. No i oczywiście są też przesłanki moralne, humanitarne, żeby w tym kierunku pójść. I nawet jeżeli to byłyby setki czy tysiące migrantów, to powinno pozwolić im się na złożenie wniosku o uzyskanie statusu uchodźcy i powinno być przeprowadzone postępowanie ad casum indywidualnie wobec każdego z nich i jeżeli zakończy się brakiem przyznania statusu uchodźcy, to będzie można przeprowadzić deportację, tak żeby w aspekcie humanitarnym zachować się dobrze, poprawnie. Dziękujemy serdecznie. Przyszliśmy od analizy tego, co dzieje się na Litwie i w Polsce, do pytania, które jest najbardziej fundamentalne w obecnej chwili, czyli co Unia Europejska, czyli my wszyscy, możemy zrobić w obliczu tego kryzysu. I wydaje mi się, że jest takie poczucie, i tutaj pan Cimoszewicz wspomniał o 3 kwestiach, więcej sankcji, Frontex na granicy z Polską, między Polską a Białorusią i 3. rzecz, procedury azylowe dla migrantów. Nie powinniśmy mieć żadnych pushbacków, tylko powinniśmy tych ludzi wpuszczać i później przypuszczać ich przez te procedury zgodne z prawem europejskim. Mamy również pewne narzędzia, jeśli chodzi o obronność na granicy między Polską a Białorusią, między Białorusią a Litwą. Natomiast odmówiono funduszy na ten projekt, na te zmiany. Ursula von der Leyen powiedziała, że nie popiera tego rodzaju działań. To są działania, które były przedstawiane jako działania na rzecz obronności na granicy. Ona nie popiera takich działań. Więc mamy tutaj szeroki zakres działań, które już pojawiły się w naszej dzisiejszej dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że to, co nie jest jeszcze do końca jasne, to w bardzo prostych słowach, co robić, w jaki sposób zarządzać tym napływem ludzi, bo obecnie mamy setki, może nawet więcej, migrantów zmierzających w kierunku granicy z Polską po stronie Białorusi. Słyszeliśmy już o tym, że był użyty gaz wobec tych ludzi, więc pytanie jest następujące. Oczywiście możemy powiedzieć, procedury azylowe powinny zostać zagwarantowane, natomiast zdajemy sobie sprawę, że deportacja jest bardzo trudna. Deportacja do krajów pochodzenia. Z reguły ci ludzie są w takiej sytuacji, że jak już wejdą na terytorium Unii Europejskiej, to tam tkwią i ciężko jest ich deportować. Więc wydaje się, że to jest naprawdę bardzo trudny, złożony problem. I Geralcie, ty pracowałeś nad wszystkimi tymi kwestiami i jesteś autorem książki opublikowanej w zeszłym roku w Niemczech, książki poświęconej granicom. Jakich granic potrzebujemy? To jest tytuł tej książki. W jaki sposób chronić granice, a jednocześnie chronić prawa człowieka? Więc teraz przekazuję tobie głos. Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?
Bardzo serdecznie dziękuję, Piotrze, i ja od razu przejdę do skomentowania tego, co zostało już tu opisane przez Włodzimierza Cimoszewicza. Oczywiście jest to atak polityczny, ale w tym ataku narzędziem są ludzie. Wydaje mi się, że ten kryzys nie jest do końca inny niż te kryzysy inne migracyjne. Ja w mojej książce wyszłam od nazistów, którzy w latach 50. oni sami umieścili Żydów na granicy ze Szwajcarią, bo Eichmann potem przybył do Wiednia, żeby ich za granicę. Więc nawet wtedy, w latach 50., w latach 40. była taka polityka, żeby się posługiwać uchodźcami, migrantami, żeby wykorzystywać ludzi do realizacji celów politycznych. I dlatego w latach 50. została ustanowiona konwencja na temat migrantów, w której jest mowa o tym, że nie wolno traktować przedmiotowo ryzykować życiem ludzkim w celach politycznych. Nie wolno narażać ludzi na nieludzkie traktowanie. Więc dla mnie tutaj sytuacja jest bardzo podobna we wszystkich tych kryzysach na granicy chorwackiej, bośniackiej. My mamy do czynienia z bezwzględnym dyktatorem, który nie ma absolutnie żadnych skrupułów i pozwala ludziom umierać. Widzieliśmy zdjęcia, ludzie są prowadzeni na granicę i później angażowani w taką grę brutalności z Unią Europejską. Każdy, kto umiera, jest zwycięstwem dla propagandy, ale również tragedią humanitarną, o której już tu była mowa. Dyktator chce pokazać, że Europa nie jest wcale lepsza, jeśli chodzi o prawa podstawowe, prawo życia, prawo do życia, prawo do ochrony, prawo do azylu, prawo do ochrony dzieci. Wszystkie te konwencje, które powołaliśmy w latach 50., które wszyscy przyjęliśmy, on chce pokazać i Putin również chce pokazać, że Unia Europejska porzuca tych wszystkich ludzi i porzuca te wszystkie konwencje w pierwszej chwili, w której czuje się zagrożona. Rzeczywistość jest taka, że to wszystko działa. Niestety potrzebujemy silnej odpowiedzi politycznej, potrzebujemy strategii, która pozwoli przejąć kontrolę bez naruszania praw człowieka. Większość krajów europejskich jest w stanie wykorzystywać siłę polityczną w sposób brutalny. Więc w jaki sposób możemy mieć kontrolę humanitarną? To jest tutaj fundamentalne pytanie. Krótko przed tą sesją rozmawiałem z politykami w Niemczech i pisaliśmy taki projekt konkretnych propozycji, planu, jaki Unia Europejska powinna przyjąć natychmiast. Przejdę teraz przez kluczowe elementy tego planu. Pierwszym elementem jest to, o czym mówił pan Cimoszewicz, ale również to, co słyszeliśmy ze strony innych naszych dzisiejszych panelistów. Sankcje. Ponowne wzmocnienie sankcji, silne, przejrzyste sankcje, surowe sankcje. Jeśli to jest akt wojny, to Unia Europejska powinna się zebrać razem i cut all exports. Sygnał, jesteśmy przygotowani do wprowadzenia surowych sankcji i po drugie jesteśmy przygotowani do tego, by walczyć z każdym krajem, który będzie współpracował z Łukaszenką. To byłby silny sygnał ze strony Unii Europejskiej. Ale po drugie, to nie zakończy manipulacji, to nie zakończy sytuacji, w której ludzie będą napływali do naszego kraju, więc musimy odzyskać kontrolę na granicy. Ludzie boją się utraty kontroli. To jest taki efekt psychologiczny. Wydaje mi się, że debata dotycząca tego muru na granicy jest trochę dziwna. Nie ma niczego mury nie są zabronione w prawie Unii Europejskiej. Tak, one istnieją w Bułgarii, w Grecji. To nie chodzi o mur, to nie mur powinien nas martwić. To chodzi o ten reżim na granicy, system na granicy. Wypychanie ludzi do Serbii wbrew prawu europejskiemu. Nie chodzi o sam mur, chodzi o działania. Więc Unia Europejska mogłaby zagwarantować, że ufunduje mur, jeśli kraje zobowiążą się do przestrzegania prawa europejskiego, a to wymaga współpracy z Frontexem. I tutaj odwołuję się do artykułu 4 prawa Frontexu, który nie pozwala na pushbacki, więc nie możemy sobie pozwolić na pushbacki. To jest wbrew prawu, jesteśmy przeciwko pushbackowi, natomiast nie jesteśmy przeciwko strukturom fizycznym. To by był sygnał, który byłby spójny. Kontrolę
odzyskanie kontroli wymaga tego, by Frontex był obecny na granicy. Frontex pomoże kontrolować sytuację na granicy. I teraz kolejny punkt. Humanitarne przyjmowanie ludzi. W zimie nie możemy pozwalać na to, żeby ludzie gdzieś ginęli w lasach, by głodowali w lasach, więc musimy odwołać się tutaj, zaadresować kryzys humanitarny. Nie możemy pozwolić sobie na panikę, bo panika sprawia, że Łukaszenka kocha ten kryzys, bo mamy kilka tysięcy osób na granicy, a z drugiej strony mamy 52 tysiące osób, które w tym roku przedostały się z Afryki Północnej do Europy, więc tylko kilka tysięcy przyszło z Białorusi do Niemiec. To jest wciąż duża liczba, ale no nie powinna ona nas pozwalać na panikę. Więc pytanie, co zrobić z tymi, którym się uda przejść przez granicę? Musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Jeśli ludzie po prostu przechodzą do granicy albo do Niemiec, albo są przetrzymywani przez kilka miesięcy później, idą do innych krajów, to Łukaszenka wciąż będzie kusił ludzi do tego, by oni trafiali na granicę, bo tutaj będzie miał interesującą ofertę, będzie miał kuszącą ofertę. Przyjdźcie, wpuścimy was do Niemiec. Więc my potrzebujemy przejrzystych odpowiedzi. Kto stoi za Łukaszenką? Oczywiście Putin. Powinniśmy zwrócić się do Mołdawii, do Ukrainy, do innych demokracji wschodnioeuropejskich. Oni powinni nam pomóc w sankcjach i my powinniśmy im to wynagrodzić. Ukraina jest tutaj bardzo ważna. Poza tym Unia Europejska powinna oferować duże wsparcie, bo te kraje znajdują się pod presją Kremlu. My również jesteśmy pod presją Białorusi, ale jeśli oni by się zgodzili, że od pewnej daty, no nie wiem, dzisiaj mamy 9 listopada, więc może od 10 listopada, czy od 10 listopada, im szybciej, tym lepiej, od 20 listopada być może, będą przyjmować ludzi, którzy są już sprawdzeni. Może Unia Europejska mogłaby wtedy ufundować takie odpowiednie miejsca. To jest tylko kilka tysięcy osób. Niemcy radzą sobie z 10 tysiącami osób każdego dnia, więc to się da zrobić. Są organizacje, które są w stanie zakładać obozy, które będą humanitarne. Tych ludzi byśmy transportowali do Mołdawii, do Ukrainy i przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej, wsparciu dla Ukrainy, dla Mołdawii, przeciwko temu szantażowi ze strony Kremla, może to byłoby jakieś rozwiązanie. Ja bym włączył w to dyskusję na temat tego, czy może jakieś jeszcze dodatkowe sposoby integracji z rynkiem europejskim dla Mołdawii, dla Ukrainy. Im bardziej my ich wesprzemy, tym bardziej, tym łatwiej nam będzie radzić sobie z sytuacją. I teraz kolejna sytuacja. Potrzebujemy decyzji Rady, bo w obecnej chwili dyrektywa Unii Europejskiej pozwala nie pozwala na to, by wysyłać ludzi, którzy ubiegają się o azyl, na Ukrainę. Artykuł, który o tym mówi, on nie bazuje na międzynarodowym prawie uchodźczym. Nie ma w międzynarodowym prawie uchodźczym takich zapisów, które nie pozwalałyby na przetransferowanie tych ludzi na przykład na Ukrainę. To można by zmienić w ciągu 10 dni. Takie zmiany już miały miejsce w przeszłości, w ciągu właśnie kilkunastu dni. Na przykład artykuł 78 traktatu w sytuacji, i tutaj zacytuję, bo tak będzie łatwiej, mam ten artykuł przed sobą. Jeśli będzie sytuacja wyjątkowa w jednym lub więcej państwie Unii Europejskiej, to Rada na wniosek Komisji może przyjąć dodatkowe takie szybkie środki, które będą trwały do 10 dni, więc komisja mogłaby jutro zaproponować, że artykuł 37 dyrektywy o procedurze azylowej zostanie usunięty i będziemy w stanie transferować ludzi do kraju trzeciego, nie takiego kraju, w którym prawa człowieka są pogwałcane, ale do kraju trzeciego, bezpiecznego, i moglibyśmy natychmiast przejść do negocjacji z Ukrainą, z Mołdawią na temat tego, co można faktycznie zrobić i jak można Ukrainę czy Mołdawię wesprzeć. W ten sposób wysłalibyśmy jasny sygnał, że nie pozwolimy na to, by ludzie umierali, nie pozwolimy na to, by ryzykować życie i zdrowie ludzkie, że nie pozwolimy na to, by ludzie będą cierpieli w lasach, ale jednocześnie nie będziemy negocjować z Łukaszenką w sprawie sankcji. My nie jesteśmy Łukaszenką, mamy nasze konwencje, nie jesteśmy jakąś jednostką, która będzie dokonywała aktów przemocy
nie będziemy podejmować działań, które pozwolą na gwałcanie praw człowieka na granicy. Wydaje mi się, że to byłby taki krok naprzód. Im szybciej to uczynimy, tym szybciej to będzie jasny sygnał dla Kremla i dla Łukaszenki, że my się nie poddamy i nie jesteśmy tutaj NRD, nie będziemy się w ten sposób dużo bardziej naprzód, dużo bardziej zaawansowani. Spójrzmy na przykład na Syryjczyków. Oni są zachęcani w ten sposób. Wasi krewni są obecni w Niemczech. Przyjedźcie, my wam pomożemy przejechać do Niemiec, spotkać się z waszymi rodzinami. No nie, coś takiego nie może mieć miejsca. Wszystkie te działania, o których mówiłem, poprawią sytuację i mieliśmy już trudne sytuacje, chociażby z Turcją w 2016 roku. Wtedy te proporcje były zupełnie inne. Wtedy mieliśmy setki tysięcy, nie kilka tysięcy. Bardzo serdecznie, Geralcie, dziękuję za te konkretne propozycje. Jestem pewny, że nasi pozostali goście, paneliści chcieliby się do nich odnieść, dlatego chciałbym teraz poprosić naszą panelistkę o kilka słów komentarza i również Włodzimierza Cimoszewicza, ale również chciałbym zachęcić do tego, by zadawać pytania na Facebooku. Tam pojawiło się kilka komentarzy, które zmierzają w podobną stronę. Pojawiają się takie prośby o wyjaśnienie innych narzędzi, jakie Unia Europejska mogłaby faktycznie zastosować. Do jakiego stopnia dalsze sankcje przeciwko Białorusi są realistyczne i w jakim stopniu faktycznie one mogłyby zostać wdrożone, mogłyby być taką dźwignią, jaką Unia Europejska mogłaby się posłużyć wobec Białorusi. Wiemy, że ta dyskusja cały czas trwa. Zdajemy sobie sprawę, że szczyty europejskie na koniec października podjął pewne decyzje i o zaostrzeniu sankcji, natomiast wciąż nie jest jasne, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało i dalsze sankcje są bardzo mile widziane. I pytanie, do jakiego stopnia Unia Europejska powinna, może jeszcze nieco inaczej to ujmę, do jakiego stopnia Unia Europejska może sprawić, że organizacje humanitarne, organizacje pozarządowe będą w stanie wyjątkowej przy granicy, bo w obecnej chwili nie jest to możliwe, by się na tę strefę przedostawać. To jest ogromny problem, bo społeczeństwo nie jest w stanie zapewniać pomoc migrantom i to jest bardzo duży problem. Więc teraz pytanie do panelistów, prośba o to, by się do tego odnieść. Bardzo serdecznie dziękuję za ten ciekawy komentarz. Ja mogę tylko się zgodzić z praktycznie wszystkim, co zostało tutaj powiedziane na temat reżimu Łukaszenki. Musimy być bardzo surowi i przynajmniej zacząć zaostrzać nasze sankcje, nie tylko sankcje, ale również musimy odwoływać się do Trybunału, do tego, by faktycznie podjął kroki, konkretne kroki. Zastanowić się nad tym, co Łukaszenka zrobił ze swoim własnym narodem, ze swoim własnym krajem. Może tutaj dałoby się podjąć jakieś działania. Nie wiem, czy czytaliście to. Mam tutaj stanowisko Komisji Europejskiej poświęconej stanowisko z 29 września, komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Komitetu Regionów, plan działania przeciwko przemycaniu uchodźców. Tutaj w tym dokumencie mamy bardzo wiele odpowiedzi na temat tego, co zrobić, jak sobie radzić z tym kryzysem. Mamy tutaj również, tak jak już wspomniałam, pismo ze strony przywódców narodów, oni również w tym piśmie zawarli wszystkie ważne kroki, wewnętrzne kroki w ramach Unii Europejskiej dotyczące tego, jak rozwiązać problem i jak poradzić sobie z tymi lukami prawnymi, o których już wcześniej mówiłam. I teraz może jeszcze kilka słów komentarza, jeśli chodzi o tytuł
dzisiejszej debaty, diagnozę, do której chcę tutaj powrócić, diagnoza tej sytuacji. Oczywiście nie mogę się tutaj zgodzić z panem Cimoszewiczem, jeśli chodzi o to, co on powiedział na temat tego, że za dużo tutaj jest do powiedzenia i że on swojej agendy politycznej. Ale my mamy koalicję rządową na Litwie i tak naprawdę wszyscy są zgodni co do tego, że jest to wojna hybrydowa. Nikt nie mówi, że to jest sytuacja jakaś normalna. I mam tutaj bardzo świeże stanowisko z NATO dotyczące sytuacji, gdzie NATO mówi w sposób otwarty, że jest to atak hybrydowy. Jest to połączenie działań politycznych, działań prawnych. To jest ocena ze strony krajów NATO. Ursula von der Leyen kilkakrotnie wspominała o tym, że jest to wojna hybrydowa. My w parlamencie głosowaliśmy nad rezolucją, w której była również mowa o tym, że jest to wojna hybrydowa. I tak, oczywiście, po pierwsze, jasny plan działania jest nam potrzebny, ale nie tylko plan dotyczący Białorusi, ale również plan dotyczący Rosji, Kremla, bo potrzebujemy bardzo jasnych odpowiedzi, bardzo jasnego stanowiska, które będzie obejmowało nie tylko Białoruś, ale również Rosję. Nie możemy zapomnieć o roli Rosji w tym kryzysie. Niestety nie słyszymy, mamy problemy techniczne. Czy to tylko moje wrażenie, że straciliśmy połączenie? Czy wszyscy stracili połączenie? Tak, ja również przestałem słyszeć panelistkę. Bardzo przepraszam, mam nadzieję, że połączenie za chwilkę odzyskamy, a w międzyczasie przejdę do pana Cimoszewicza, poproszę jego o stanowisko wobec tego, co zostało powiedziane, o tym, co powiedział Gerald na temat możliwych interwencji ze strony Unii Europejskiej. Może lepiej nie odnośmy się do tego, co powiedziała nasza panelistka, podczas gdy jest ona nieobecna. Więc teraz stanowisko pana Włodzimierza Cimoszewicza. Co możemy zrobić? W pana opinii, co możemy dzisiaj zrobić w obecnej chwili, by się z tym kryzysem uporać? Oczywiście nie możemy przewidywać, co się wydarzy w przyszłości, za kilka godzin nawet, tego nie wiemy, ale w obecnym stanie rzeczy mamy takie wrażenie, że sytuacja się zaostrza, więc no musimy przynajmniej zastanowić się nad tym, co zrobić w obecnej chwili. Bardzo dziękuję. Pomimo tego, że prawdopodobnie Rosja mnie teraz nie słyszy, chciałbym wyjaśnić, że ja komentowałem to, co robi rząd polski, a nie litewski. Jeżeli chodzi o rząd litewski, sytuacja jest inna, ponieważ Frontex jest na granicy litewsko-białoruskiej. Rząd polski obecności Frontexu nie dopuścił. Jest też różnica, jeżeli chodzi o intencje obu rządów, także moja opinia została przedstawiona w odniesieniu do działań rządu polskiego, nie litewskiego. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mówią NATO, czy von der Leyen, czy o czym jest mowa w uchwale Parlamentu Europejskiego i że tam jest mowa o tej wojnie hybrydowej, to wszystko oczywiście prawda, natomiast ja się po prostu nie zgadzam. Mimo że głosowałem za przyjęciem tej uchwały w sprawie Białorusi, uważam, że powinniśmy precyzyjnie tutaj kontrolować wyrażenia, którymi się posługujemy, tak żeby nie wpaść w pułapkę propagandy. Także na tym polega różnica, jeżeli chodzi o odbiór. Byliśmy w dużo trudniejszych sytuacjach, pamiętam te dużo trudniejsze sytuacje, dlatego mam tę perspektywę i nie uważam, żeby ta obecna sytuacja była aż tak katastroficzna, jak często się to przedstawia.
Jeszcze dwa komentarze, jeżeli chodzi o zaproponowane rozwiązanie. Budowa muru to nie jest tak, że takie zabezpieczenia są czymś złym. One są dozwolone w Unii Europejskiej, to prawda, oczywiście. Natomiast jest to problem. Takiej wyjątkowości środowiskowej polsko-białoruskiej granicy. Zapraszam, żeby Państwo odwiedzili tę miejscowość, w której mieszkam, czyli to jest Puszcza Białowieska, mogą Państwo zobaczyć, jak wygląda ten teren. Przepraszam, że mówię o takich rzeczach, ale powinni Państwo wiedzieć, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie przetrwał żubr europejski. I przetrwanie tego gatunku było możliwe, ponieważ był on chroniony przez 600 lat, ponieważ od początku to była własność Księstwa Litewskiego, potem Królów Polskich i w tej puszczy ten gatunek był dość bezpieczny. Potem przywrócono ten gatunek dzięki wysiłkom polsko-niemieckim. A w tej chwili mamy około 1000 osobników po obu stronach granicy. I wszystko, co stanowi fizyczną granicę w tym naturalnym środowisku, w puszczy, na przykład drut kolczasty, jest niedopuszczalne. Przepraszam, że mówię o takich szczegółach, no ale jest to, no bo jest to przecież kryzys humanitarny, ale ja tam mieszkam. Bardzo sobie cenię ten teren i uważam, że musimy też pamiętać o tego rodzaju konsekwencjach, jeżeli chcemy budować jakieś mury na granicy. Natomiast co więcej, rząd polski przyjął teraz nową ustawę. Ta ustawa została natychmiast podpisana przez naszego prezydenta, bo on wszystko podpisuje natychmiast i tam jest mowa takiej niekontrolowanej procedury wznoszenia muru, nawet nie ogrodzenia, tylko muru. Tam jest mowa o murze na granicy polsko-białoruskiej. I teraz zwracam się do Państwa. Państwo pamiętają, zwracam się do Niemców, jeżeli nas słuchają. Pamiętają Państwo, z czym kojarzył się mur berliński? Czy naprawdę potrzebujemy takiego muru na granicy polsko-białoruskiej, czy chcemy wysłać taki sygnał na Białoruś, że Unia Europejska chce się oddzielić od Białorusinów mających aspiracje demokratyczne takim murem? Przecież to jest jakiś piekielny pomysł i też nie ma to żadnego sensu, jeżeli chodzi o rozwiązanie faktycznego problemu, ponieważ wystarczy mieć drabinę na przykład, i można taki mur już przekroczyć. Dlaczego tyle milionów euro chcemy wydawać na taką konstrukcję? I jeszcze to spółki wybrane przez ten skorumpowany polski rząd będą ten mur budować i zarabiać na tym. Więc ja jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania. Uważam, że są inne środki techniczne, które pozwalają na skuteczną ochronę granicy. I jeżeli chodzi o szukanie partnerów, którzy pomogą w rozwiązaniu kryzysu humanitarnego, tutaj mówi Pan o wsparciu finansowym dla Mołdawii, Gruzji czy Ukrainy. No i pytanie, czy te kraje przyjmą tych migrantów? Po pierwsze, ci ludzie przyjechali tutaj nie po to, żeby zatrzymać się na Ukrainie czy w Mołdawii i jeżeli ich tam zatrzymamy, to oni powtórzą te próby dostania się do Niemiec, więc to jest tak naprawdę tylko przełożenie tego problemu na później, a nie jego rozwiązanie. Poza tym uważam, że to będzie nas bardzo dużo kosztować po prostu. To będzie nawet nieproporcjonalne. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wspierać finansowo Gruzję, Mołdawię czy Ukrainę, ale na dużo ważniejsze cele. I jeżeli te osoby zostaną poddane odpowiednim procedurom, zostanie zbadana indywidualna sytuacja, no to te osoby, które nie spełnią przesłanek, powinny być deportowane. Po prostu bierzemy samolot czarterowy, który zabiera 250 osób na pokład i w ciągu 4 godzin te osoby są już w Kurdystanie z powrotem w domu. To też będzie jasny sygnał dla tych wszystkich, którzy chcieliby iść ich przykładem,
po prostu pokażemy, że to jest zły pomysł, ponieważ wydasz mnóstwo pieniędzy na przemytnika, a wrócisz ostatecznie do domu. Ostatecznie będzie to dla ciebie niepotrzebny wydatek finansowy, a nic ci nie przyniesie. I jeszcze kwestia tego pytania Piotra, to było to pytanie dotyczące obecnej sytuacji dzisiejszej. Na granicy nie wiem, co dokładnie tam się teraz dzieje, ale najgorszym możliwym scenariuszem byłby konflikt. W którym uczestniczyliby mundurowi z Polski i z Białorusi, nieważne jakie służby reprezentują, czy to jest policja, czy to jest straż graniczna, czy to są wojskowi. Jestem bardzo zaniepokojony, boję się, że taki w sumie niewielki kłopot na granicy może doprowadzić do dużo większego problemu, do dużo niebezpieczniejszego problemu. Bardzo się tego boję. I wszystko to, co pozwoli na obniżenie tego napięcia, to będzie właściwym środkiem, który należy podjąć. Dlatego gdybym ja był dzisiaj premierem, to po prostu bym powiedział policji, armii, dowodzącym, nie stosujcie przemocy, rozmawiajcie, negocjujcie, ale w sytuacjach ekstremalnych puśćcie ich, nie stosujcie przemocy i potraktujcie ich zgodnie z prawem. Bardzo dziękuję i Geraldzie teraz przekażę jeszcze głos pani Rasie Jugnewicz-Jenny, ponieważ straciliśmy połączenie z nią. Chciałbym dać jej możliwość dokończenia wypowiedzi, także bardzo proszę przekazuję głos i oczywiście chcielibyśmy usłyszeć, co pani uważa na temat tych propozycji sformułowanych przez Geralda, jeżeli chodzi o współpracę z państwami trzecimi, na przykład Ukrainą, czy Mołdawią, czy Gruzją, na ile jest to realistyczne. Tutaj pan Cimosiewicz miał wątpliwości co do takiego rozwiązania. Bardzo proszę, przekazuję pani głos. Po pierwsze, przepraszam za ten problem techniczny. Po prostu teraz zmieniłam narzędzie, z którego korzystam. Jestem teraz na iPadzie. Zmieniłam urządzenie. Już powinno wszystko działać i dokończę swoją wypowiedź. No, przerwa wynika z problemów technicznych. Oczywiście za tym wszystkim kryje się Putin i Kreml. Proszę nie być naiwnym. Jeżeli nie będziemy w stanie, my jako Unia Europejska nie będziemy w stanie rozwiązać tego problemu i powstrzymać takich ataków, to oczywiście Kreml, jakby to powiedzieć, Kreml opracowuje już inne scenariusze. I one mogą mieć większą skalę i możemy mieć z nim do czynienia w przyszłości. To mogą być setki tysięcy migrantów. To jest dla nich bardzo proste, żeby sprowadzić setki tysięcy migrantów, nawet prostsze niż te Łukaszenki, bo to jest większa skala. Także to jest zmartwienie również dla NATO, ponieważ bardzo łatwo można to zrobić, jeżeli będziemy mieć tak słabo zabezpieczone granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Bo to jest tak zwana, no mamy tych zielonych ludzików na przykład, których można łatwo przerzucić, to są różnego rodzaju prowokacje, do których może dochodzić na naszych granicach. Dlatego niestety, oczywiście ja nie wiem, no muszę powiedzieć, że nie znam nikogo na Litwie, kto byłby zwolennikiem budowy muru na granicy. Oczywiście nie, ja sama urodziłam się po tej drugiej stronie żelaznej kurtyny. I ja też przez połowę życia nie byłam w stanie wyjechać ze swojego kraju, żeby zobaczyć inne kraje, więc moje serce oczywiście krwawi i jestem bardzo zaniepokojona tym, co się dzieje, ale nie mamy wyboru, niestety. Potrzebujemy barykady, że posłużę się takim wyrażeniem militarnym i to nie jest na zawsze oczywiście. Nie chodzi o to, że my chcemy tego muru, tego zabezpieczenia na granicy. To Łukaszenka i Putin budują w tej chwili swoje rządy, swoje kraje, opierają je na zupełnie innym rozumieniu polityki. I być może jeszcze za mojego życia Rosja się zmieni. Dlatego potrzebujemy strategii, takiej wspólnej strategii w Unii Europejskiej, która pozwoli zmienić sytuację tak, żeby
zjednoczyć cały kontynent europejski i wtedy nie będziemy potrzebować takich zabezpieczeń na granicach w przyszłości. Nie będziemy potrzebować w tym celu dialogu z Putinem czy z Kremlem, tylko z opozycją rosyjską. Dzisiaj my nie jesteśmy przeciwko uchodźcom. Mamy w Wilnie bardzo wiele osób z Białorusi, z Rosji. Oni mieszkają teraz w Wilnie. Też osoby z obozu Nawalnego mieszkają u nas. Myśmy przyjęli te osoby, też przyjęliśmy uchodźców z Afganistanu, też przyjmujemy legalnych migrantów. To są osoby, które naprawdę potrzebują naszego wsparcia i my te osoby przyjmujemy i jesteśmy za tym, żeby to robić. Dużo się w tym zakresie dzieje u nas, ale to jest zupełnie inna sytuacja, ta, z którą teraz mamy do czynienia. Jeszcze raz to powtórzę i niestety nie można tego porównywać z rokiem 2015, 16 czy 17, bo wówczas to był naturalny napływ migrantów przez Turcję ze względu na wojnę w Syrii, a dzisiaj nie ma wojny w Iraku, ale oczywiście sytuacja jest trudna. Oczywiście są inne kraje, gdzie sytuacja gospodarcza jest jeszcze gorsza niż w Iraku, także ja nie chciałbym, żeby te mury powstawały, ale wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia. A jeżeli chodzi o pytanie o współpracę z tymi krajami trzecimi, no to jest pytanie, czy one będą chciały. Możemy oczywiście im to zaproponować, natomiast wielu ekspertów już powiedziało, że takie propozycje mogą trafić na stół, ale nie można tego zrobić, jeżeli te państwa się nie zgodzą, przywódcy tych państw się na to nie zgodzą. Natomiast my jako Unia Europejska musimy przedstawić bardzo dokładny plan dla tych państw, jeżeli chodzi o ich przyszłość, zwłaszcza jeżeli chodzi o Mołdawię dzisiaj, ponieważ no, ze względu na sytuację polityczną w Mołdawii mamy nowy rząd prodemokratyczny, w Gruzji niestety już nie, w Ukrainie częściowo tak. Także najważniejszym krajem wydaje się Mołdawia, żeby pomóc Rosji w tym, żeby się zmieniła. Ale żeby mieć szansę na to, no to musimy dać im konkretne perspektywy współpracy z Unią Europejską na takim czy innym szczeblu. Bez tego wydaje mi się, że trudno będzie uzyskać taką współpracę z nimi, że oni nie będą zainteresowani. Bardzo dziękuję i teraz przekazuję głos Geraldowi. Też na czacie, na Facebooku widzę wiele odniesień do tych propozycji. Także są pytania na przykład takie, dlaczego uważa pan, że ci migranci powinni być deportowani na Ukrainę, a nie do innego kraju, czy na przykład na Mołdawię, do Mołdawii, dlaczego akurat tam. Jest też pytanie o to, czy ta propozycja była już omawiana z tymi państwami i jakie byłyby perspektywy dla migrantów, którzy byliby tam relokowani. I jest jeszcze pytanie o to, jak przekonać rząd polski, ponieważ wymagałoby to wpuszczenia tych ludzi najpierw na terytorium Polski, a dopiero potem można by te osoby relokować na terytorium państwa trzeciego. Także takie pytania mogę też od naszej publiczności przekazać. Bardzo dziękuję. I może na początku o dwóch zagadnieniach powiem, do których odnosił się pan Cimoszewicz. Ja zgadzam się z panem. Ja mieszkam bardzo niedaleko tego muru berlińskiego, ale to był mur, który został zbudowany przez reżim, który dopuszczał się zbrodni, morderstw. Ja też może nie jestem fanem budowania murów, ale w tym momencie na naszych granicach zewnętrznych ludzie umierają i to jest nasz właściwy problem. My naruszamy wszelkie konwencje, które podpisaliśmy. Gdyby udało nam się odzyskać kontrolę bez naruszenia praw człowieka, no to pytanie powstaje, jak przekonać te państwa, które są na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, jak je przekonać, że Unia Europejska im pomoże. I jedyną opcją, jaką mamy, no to jest to, że albo wpuszczamy każdego, kto chce, kto się tam stawia na granicy. Oczywiście można wszcząć postępowania
Ale proszę pamiętać, że nie można deportować ludzi do Iraku, tylko dobrowolnie, ponieważ Irak nie przyjmuje. Oczywiście można dobrowolnie do Iraku wrócić, ale ludzie nie chcą. Nie można też deportować ludzi do Afganistanu czy do Syrii. Także ten przekaz rozprzestrzeniany przez Łukaszenkę będzie tak wyglądał. Słuchaj, to jest twoja jedyna szansa w życiu, możesz teraz przyjechać. On manipuluje ludzi, zabiera im pieniądze, zabiera im majątek i daje im taką szansę. Jak złamać ten jego przekaz? No to albo wpuszczamy każdego, ale to nie jest dobry pomysł. I bo w roku 2015 już we wrześniu była mowa o tym, że Unia Europejska powinna zawrzeć umowę z Turcją, żeby jakoś odzyskać kontrolę nad tą sytuacją, nie naruszając praw człowieka. Czyli możemy odzyskać kontrolę, mówiąc ludziom, że nie będą źle traktowani, że nie będą traktowani nieludzko, nie będzie pushbacków, ale to nie będzie też oznaczało, że automatycznie będziecie trafiać do Belgii czy do Niemiec. A żeby to było możliwe, to potrzebujemy partnera i jest szansa na to. Możemy w ten sposób zmobilizować pomoc tutaj w Unii Europejskiej na rzecz tych partnerów, tych państw trzecich, ale oczywiście trzeba im zaproponować coś, co będzie atrakcyjne, bo przecież ta umowa z Turcją to była propozycja turecka i turecki premier, to była wtedy prezydencja niderlandzka, on do nas przyjechał i powiedział, że mamy taką propozycję, my chcemy coś takiego dostać, to byłoby dla nas w Turcji atrakcyjne i potrzebujemy teraz czegoś podobnego, równie szczegółowego, równie konkretnego, na tyle korzystnego dla tych państw trzecich, żeby one chciały, żeby były zainteresowane. Nie możemy ich zmusić do tego, nie możemy wywierać presji, możemy po prostu zaproponować coś, co będzie dla nich atrakcyjne. Jeżeli chodzi o Mołdawię, no to najlepszą propozycją byłoby prawdopodobnie, tak jak mówiłem wcześniej, perspektywa no, taka współpracy z Unią Europejską, większa integracja z rynkiem wewnętrznym, może jeszcze nie członkostwo, ale jednak usilnienie współpracy, też jeżeli chodzi o energetykę, tak żeby zmniejszyć ich niezależność od Rosji, jeżeli chodzi o dostawy surowców. Potrzebujemy też większego wsparcia politycznego, większego niż to, które jest teraz. I jeżeli byśmy mieli tutaj konsensus wypracowany w Unii Europejskiej w tym zakresie, to rzeczywiście widziałby szansę na powodzenie. To jest oczywiście wojna też psychologiczna. Łukaszenka stara się wywołać panikę. Oczywiście zgadzam się, że tutaj są nie tak liczebne grupy, ale one robią wrażenie ze względu na przekaz medialny, który dociera do ludzi. W tej chwili też będą wybory i skrajna prawica we wszystkich państwach członkowskich będzie to wykorzystywać. Nie powinniśmy panikować, nie powinniśmy dopuszczać do naruszania praw człowieka, powinniśmy przestrzegać konwencji, które podpisaliśmy. Powinniśmy pamiętać, że po drugiej stronie granicy są ludzie, ale musimy znaleźć rozwiązanie, które pokaże, że odzyskujemy kontrolę. I chciałbym już zakończyć tę wypowiedź, podkreślając, że to, co proponuję, to zostało zaproponowane przez Australię. W 2011 roku Australia podpisała umowę z Malezją i chodziło o to, żeby ludzie nie tonęli tam. To była partia pracy, która wtedy rządziła i Malezja zgodziła się przyjmować tych ludzi, którzy docierali do Australii. I oczywiście była opieka ze strony UNHCR-u w Malezji. I tutaj mam właśnie komunikat UNHCR. Jest poparcie w tym komunikacie dla tej umowy między Malezją a Australią i napisane, że to rzeczywiście pomaga radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest przemyt ludzi i czegoś takiego potrzebujemy też tutaj i im szybciej to zostanie uruchomione, tym szybciej będziemy w stanie jasno pokazać Łukaszence, że nie jesteśmy bezbronni i to jest nasz największy problem obecnie. Jeżeli na przykład czytamy gazety, jeżeli słyszymy ten przekaz medialny, no to Łukaszenka, jeżeli też czyta i słucha, to może mieć wrażenie, że rzeczywiście jego działania są skuteczne, że możliwy tutaj jest szantaż. Bardzo serdecznie dziękuję. Zostało nam jeszcze kilka minut. Chciałbym powrócić do Rasy i do Włodzimierza Cimoszewicza z pytaniami. Pierwsze pytanie o kolejne tygodnie, kolejne dni. W jaki sposób
należy tym kryzysem zarządzić zarówno ze strony polskiego rządu, jak i litewskiego rządu, ale także na szczeblu unijnym. Gerald sugeruje rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone, gdyby była wola polityczna ku temu. One mogłyby zostać wdrożone w najbliższym czasie, natomiast one się nie zmaterializują, jeśli faktycznie dojdzie do kolejnej eskalacji na granicy, a do takiej eskalacji może dojść. Pojawiło się kilka pytań. Jedno z nich dotyczy rzeczy następującej. Do jakiego stopnia realistyczne jest to, co mówił pan Cimoszewicz, gdyby doszło do eskalacji na granicy, dzisiaj czy jutro, migranci, setki, może nawet tysiące migrantów powinni być wpuszczeni na terytorium Polski, gdyby nie było innego wyboru. Czy to jest realistyczne i do jakiego stopnia? Wydaje mi się, że to jest takie pytanie o bardzo ważne, o to, co powinno wydarzyć się w najbliższych dniach i do jakiego stopnia możemy oczekiwać podobnej sytuacji na granicy między Litwą a Białorusią. Zdajemy sobie sprawę, że liczba tych prób przekroczenia granicy rocznie rośnie w ostatnich tygodniach, więc pytanie brzmi, do jakiego stopnia mamy zagrożenie, że podobna sytuacja się wydarzy na granicy między Białorusią a Litwą. A jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tak, Unia Europejska rozważa sankcje przeciwko Białorusi. Wszyscy nasi paneliści popierają ten krok. Natomiast jakiego rodzaju sankcje są potrzebne? Bo my tu... Is that the EU would impose sanctions against those... directly involved in, o sankcjach, mówimy tutaj o sankcjach tych zaangażowanych bezpośrednio w przemyt migrantów. Natomiast czy możemy pójść nieco dalej? Czy to wystarczy? Jakie są wasze sugestie? Jakie są wasze oczekiwania? Może zacznijmy od rasy. Dobrze, postaram się tak zwięźle mówić, jak tylko mogę, bo muszę złapać samolot do Brukseli. Tak, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, bardzo poważna i oczywiście nasze rządy, zarówno rząd polski, jak i rząd litewski, w szczególności rząd polski, mają ogromne wyzwanie przed sobą, by rozwiązać ten problem. Minister spraw wewnętrznych Litwy ogłosił, czy poprosił o wprowadzenie takiego stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Jestem pełna obaw, że takie rozwiązania, które polegałyby na tym, by wpuścić te setki czy tysiące osób na terytorium kraju, takie rozwiązania nie zmienią sytuacji, ponieważ Łukaszenka będzie po prostu zadowolony z takiego rozwiązania i sprawi, że jeszcze więcej osób z różnych zakątków świata przyleci w kierunku naszych granic. Więc to, czego my potrzebujemy, to takie nadzwyczajne spotkanie na szczeblu unijnym, bardzo szybkie spotkanie, rychłe, i w tym spotkaniu powinni wziąć udział przedstawiciele państw Unii Europejskich i zastanowić się nad tym, jak podejść do tematu sankcji, bo te sankcje, które do tej pory były wprowadzane, one nie wystarczają, bo to już pokazała historia, że te sankcje nie wystarczają. Jak może zatrzymać te relacje gospodarcze? Może to byłoby jakieś rozwiązanie? Podczas ostatniego spotkania na szczeblu unijnym zaproponowano taką strefę braku lotów w Białorusi i wtedy firmy, przedstawiciele firm nie mogliby latać do Białorusi, do Mińska. To jest niedopuszczalne, gdy państwa Unii Europejskiej czy firmy z państw członkowskich, na przykład z Irlandii, wciąż działają, wciąż świadczą usługi przewoźnicze i tutaj nie mamy do czynienia z żadną solidarnością i powinniśmy bardzo jasno wspomnieć, to nie jest zwykły kryzys migracyjny. Musimy położyć mu kres i nothing to no dialogue with Łukaszenko was
nie możemy pozwolić sobie na jakikolwiek dialog z Łukaszenką, bo on tylko na to czeka, on chce po prostu wygrać na tym kryzysie. I oczywiście w obecnej sytuacji to nie jest tylko problem Unii Europejskiej, ale również problem NATO, bo jesteśmy zewnętrzną granicą nie tylko Unii Europejskiej, ale również NATO, więc czas, by ogłosić jakiś rodzaj stanu wyjątkowego i uruchomić artykuł 4, przynajmniej artykuł 4. Zgadzam się z tym, co powiedział Tusk na ten temat. Dziękuję ci i teraz pan Włodzimierz Cimoszewicz, pana reakcja na to, co zostało powiedziane i może faktycznie również odniesienie do NATO. Co faktycznie NATO mogłoby zrobić w odpowiedzi? Po pierwsze, moja propozycja dotycząca tego, jaka reakcja powinna tutaj zostać wdrożona. Jeśli mielibyśmy 1 000 000 osób czekających na granicę z Unią Europejską, moja propozycja byłaby inna, ale biorąc pod uwagę istotę tego kryzysu, o czym już tutaj rozmawialiśmy, powinniśmy zrozumieć, że rozwiązanie nie polega na walce z migrantami. Rozwiązanie polega na walce z Łukaszenką i właśnie dlatego Łukaszenka powinien zostać ukarany bardzo, bardzo surowo, bo tylko to go zatrzyma. Tak jak już wspomniałem, chodzi tutaj o embargo na eksport białoruski do Unii Europejskiej. Białoruś nie jest bogatym krajem i większość z produkcji przemysłowej, to są maszyny, to są różnego rodzaju pojazdy, one są staromodne, one są sprzedawane tylko takim tradycyjnym partnerom, takim jak Rosja, takim jak Kazachstan. Oni nie sprzedają zbyt dużo do Unii Europejskiej. Natomiast my kupujemy produkty ropopochodne, cement, inne tego rodzaju produkty. Jeśli my przestaniemy je kupować od Białorusi, to oni poczują bardzo dotkliwe konsekwencje. Ponadto, tak jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, oni mają na Białorusi swoich własnych oligarchów, którzy mają nieruchomości w krajach Unii Europejskiej i ten majątek powinien zostać zamrożony. Ci oligarchowie powinni zostać zaaresztowani i oni powinni przekonać Łukaszenkę do tego, by zmienił swoją linię polityczną, bo po prostu nie warte będzie kontynuowanie tej linii politycznej, jeśli kara będzie aż tak surowa. Jeśli sankcje zostaną wdrożone przez Unię Europejską, no tak, one mogą zostać wdrożone, mogą zostać nałożone, ale wysoki szczebel europejski powinien zrozumieć, czego my tak naprawdę chcemy. Jeśli my chociaż raz chcemy być skuteczni, no to musimy zacząć działać. Czy dalej będziemy działać, będziemy tylko rozmawiać, będziemy wydawać różnego rodzaju deklaracje bez jakiejkolwiek skuteczności? Czy pamiętacie, jakie były ostatnie sankcje wdrożone na Białorusi? Likwidacja przywilejów podróżniczych dla oligarchów. To jest naprawdę absurdalne. Jeśli chcemy mówić o sankcjach wymierzonych przeciwko tym, którzy są zaangażowani w kryzys, no to tak naprawdę to jest tylko... To jest żart, to jest nic nie warte czcze rozmowy. Ci ludzie polegają na Łukaszence. Ich naprawdę nie obchodzi, czy dostaną jakiś ban na wizy ze strony Unii Europejskiej. Oni troszczą się o swoje życie, o swoją pracę, dlatego musimy uderzyć w gospodarkę, musimy uderzyć w rząd, musimy uderzyć w Łukaszenkę. I ja wierzę, głęboko wierzę, że to jest możliwe. Bardzo serdecznie dziękuję. Geralcie, mamy 2 minuty dla ciebie. Czy chciałbyś jeszcze zająć stanowisko przez te 2 minuty, żeby podsumować rozmowę? Może odnieść się bardzo, bardzo krótko do pytania, które tutaj się pojawiło, jest bardzo istotne. Sara Nowacka z Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych. Pytanie brzmi następująco, do jakiego stopnia mamy jakąś gwarancję, że przyszły rząd na Ukrainie nie wykorzysta migrantów, którzy według Geralta mieliby zostać tam zrelokowani? Może lepszym rozwiązaniem byłoby zapewnienie jakichś zgodnych z prawem kanałów migracji na Bliski Wschód, Afrykę Północną. O tym już też była mowa wielokrotnie, ale nic takiego nie zostało w pełni wdrożone. Geralcie, bardzo krótko, bardzo proszę, mamy minutę. Jesteś wyciszony.
Tak, jestem, ja bardzo, bardzo popieram takie zgodne z prawem kanały migracji. Jestem członkiem komisji na szczeblu europejskim, która właśnie tym się zajmuje. I właśnie poprzez takie procedury relokacji do Szwecji przyjmowanych jest nieco ludzi każdego roku. I ja jestem za takimi rozwiązaniami. Gdyby faktycznie podążać takim krokiem, to można by przynieść dużo, dużo dobrego. Ja w pełni zgadzam się, że to, co Unia Europejska nie może robić, to angażowanie się w taką walkę brutalnością. Łukaszenka jest gotowy na to, by ludzie umierali w zimie w lasach. My nie jesteśmy na to gotowi, nie możemy na to pozwolić. My musimy pozostawać przy naszych wartościach, dlatego ja w pełni zgadzam się z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Jednocześnie zdaję sobie sprawę politycznie, byłem dopiero co w Francji, byłem świadkiem debaty w wielu krajach europejskich. Taka polityka laissez-faire, ona nie przyniesie nic dobrego Unii Europejskiej. Musimy pokazać jakiś sposób działania, negocjacje z krajami, dawanie jakichś ofert. Celem tych porozumień będzie zmniejszenie zachęty do tego, by faktycznie przyjeżdżać. Ja opisywałem takie przykłady w mojej książce. Nie możemy wchodzić w jakiekolwiek porozumienia z Łukaszenką. Nic mu nie chcemy dać. Natomiast musimy znaleźć innych partnerów po to, by pokazać, że nie potrzebujemy brutalności, ale z drugiej strony granica nie jest otwarta. To zajmie kilka tysięcy, kilka tygodni, kilka miesięcy. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Natomiast w obecnej chwili nie możemy wpaść w pułapkę, w której pokażemy, że jesteśmy tak samo źli jak Łukaszenko i że my będziemy wykorzystywać te istoty ludzkie. To jest język, na które może sobie pozwolić Łukaszenka. Wojna hybrydowa, dla nas to są wciąż istoty ludzkie, nielegalni migranci, którzy są podmiotami praw człowieka i są i musimy szanować ich godność, godność człowieka, godność, jaka należy się każdemu istnieniu ludzkiemu. Musimy pokazać Łukaszence, że my nie będziemy działać tak, jak on. Musimy pozwolić Frontexowi na wejście na granicę, musimy pozwolić organizacjom społeczeństwa obywatelskiego na wejście do tej strefy, musimy zapewnić poszanowanie praw człowieka, musimy o tym porozmawiać jak najszybciej to możliwe. To są realistyczne formy działania, jakie natychmiastowo należy podjąć. Bardzo serdecznie dziękuję Geralcie, dziękuję wszystkim naszym panelistom, dziękuję Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, dziękuję naszej panelistce. Jesteśmy w bardzo dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj i jeśli chodzi o to, co działo się przez ostatnie tygodnie i miesiące na granicy wschodniej. I wydaje mi się, że ta dyskusja dała nam nieco nawet optymistycznych przemyśleń. Nie wszystko jeszcze stracone. Nie jesteśmy w sytuacji totalnie beznadziejnej, totalnie bez wyjścia, nie jesteśmy skazani na to, by stracić kontrolę na granicy, nie jesteśmy skazani na to, by pogwałcać nasze fundamentalne zasady i prawa człowieka i są sposoby, nawet jeśli jest to bardzo, bardzo trudne, są wciąż sposoby polityczne i nie tylko polityczne, by sprawić, że te zasady, fundamentalne wartości będą szanowane i wydaje mi się, że to było przesłanie, które bardzo silnie tutaj wybrzmiało podczas dzisiejszej debaty. I możemy się nie zgadzać co do pewnych aspektów, co do pewnych szczegółów, natomiast bardzo silne jest przekonanie, że to, co koniec końców się liczy, to poszanowanie dla godności ludzkiej i dla podstawowych praw człowieka. To są wartości, na których Unia Europejska i kraje europejskie bazują i musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by tych wartości bronić i by te wartości nie stały się ofiarą obecnych działań. Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Dziękuję wszystkim, którzy nas śledzili naszą debatę. Nagranie z debaty jest dostępne na naszej stronie i na stronie Fundacji Batorego. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim dobrego popołudnia.